Witam Was na kanale Just Freestyle. Ja jestem Brzezik, ze mną jest trener motoryczny, profesjonalny trener motoryczny Darek Ilnicki. Cześć Darek. Siema Michał. Dlaczego się tutaj spotykamy? Otóż prosiliście o to, by zrobić merytoryczny odcinek odnośnie rolowania, czy w ogóle warto się rolować. Jeśli już, to jak to robić? Myślę, że zaproszenie do tego jak najbardziej kompetentnej osoby będzie tym lepszym rozwiązaniem. Witam serdecznie, cieszę się, że tutaj z Wami jesteśmy. Na początek wytłumaczę Wam troszeczkę teorii, po co jest rolowanie, żebyście wiedzieli, czemu ono służy i dlaczego jest Wam tak bardzo potrzebne. A potem pokażemy Wam podstawowe ćwiczenie, które możecie stosować w domu, żeby się rolować. To co, Michał, zaczynamy? Zaczynamy. No to jedziemy, jedziemy z tym. Uwaga, słuchajcie, co to jest takiego rolowanie i czemu służy? Mamy w naszym układzie ruchu różnego rodzaju rzeczy. Mamy mięśnie, które widzicie i są na wierzchu. Przykładowo mięsień czworogłowy, z przodu uda, on jest potrzebny, używacie go, dzięki niemu możecie wykonywać wszystkie Wasze triki. Są też inne mięśnie, tych mięśni jest bardzo dużo. Pod mięśniami są tak zwane powięzie. Powięzie kontaktują się, tak jakby jest to tkanka, która łączy nasz układ ruchu z układem mięśniowym. I tu najczęściej pojawiają się problemy. I przykładowo, teraz co się dzieje, kiedy powięzie bądź też mięśnie są przykurczone, kiedy występują punkty spustowe. Punkt spustowy jest to po prostu taki punkt, który gdzieś tam boli, w którym tkanka jest splątana, ograniczając nam pełen zakres ruchu. Jeżeli jest tak, że właśnie te przykurcze, czy tkanka jest splątana, po prostu mamy mniejszy zakres ruchu, czyli chcąc wykonywać, nie wiem, Michał, jakieś ćwiczenie, w którym u Was we freestylu, który zakres ruchu jest bardzo ważny. Obojętnie, zakres ruchu, tam gdzie musisz wykorzystać... Zewnętrzna rotacja, to jest tę stronę, nie? No właśnie, i przykładowo, jeżeli co to jest za ewolucja? No na przykład hopa robimy. Czyli... Hopa. Jeżeli Michał miałby przykurczony staw biodrowy, dawaj, rób ten ruch, no. Wtedy popatrzcie, to jest jego pełen zakres, tak? Albo tu jest rotacja. Jeżeli on ma przykurczoną którąś powięź, przykładowo zewnętrzną, to ten ruch będzie mniejszy i będzie robiony z mniejszą płynnością. Jeżeli doprowadzicie do tego, że ten ruch będzie zbyt mały, to uniemożliwi Wam to wykonanie ewolucji. Może się okazać, że ktoś z Was ćwiczy tą ewolucję, ona nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, a powodem może być nie technika, tylko po prostu przykurczona powięź i nie macie odpowiedniego zakresu ruchu. Czy w miarę to jasno, Michał, wytłumaczyłem? Dla Ciebie jasna sprawa? Myślę, że dla mnie to jest jasne, ale myślę, że można zadać się pytanie, dlaczego są takie przykurcze? Słuchajcie, trenujecie, cały czas się ruszacie i nasze ciało przebywa w różnych pozycjach. Generalnie, jak się pewnie domyślacie, pozycja siedząca, przeważająca w naszym życiu obecnie, jeżeli my jesteśmy w ciągu dnia, siedzimy 2, 4, 6, 8 godzin, najgroźniejsze są pozycje, kiedy przebywacie w nich jednostajnie przez długi okres. To, że ja, nie wiem, idę zgarbiony przez 15 sekund, to nic nie znaczy. Ale jeżeli ja siedzę zgarbiony przez godzinę, półtora w ciągu dnia i te godziny się sumują, to niestety to zgarbienie, czyli profesjonalnie mówiąc zwiększona kifoza piersiowa, zostaje, tak? I potem jest problem, jest mniejsza objętość klatki piersiowej i są problemy na przykład w różnego rodzaju trikach, czy też wydolności. Stąd też się to nakłada, przez to, podsumowując, że nasz tryb życia się zmienił i w przewadze jest to tryb siedzący niestety. Czyli pokrótce, jeśli za dużo siedzimy, czyli na przykład... To sobie bardzo szkodzimy. Dla przykładu, żeby zrymować. Mięsień biodrowo-lędźwiowy to chyba jest najbardziej aktywny mięsień podczas freestyle'u, bo z niego robimy ruchy. Jeśli za dużo siedzimy, to ten biodrowo-lędźwiowy jest przykurczony. Będzie się skracać, będzie przykurczony. Jeśli będziemy za dużo siedzieć i z takiej pozycji ruszymy na trening i będziemy tak machać, no to on... Raz, że jest zakres ruchu mniejszy, może być Wam to trudniej wykonywać, a dwa, że no ten... No... Generalnie no, będziecie go mieli coraz krótszego i narażacie się na uraz innych, bo akurat biodrowo-lędźwiowy do zerwania jest bardzo trudny, ale innych, słabszych grup mięśniowych, które można zerwać. I podsumowując tego, co mówi Michał, no jeżeli siedzę cały czas w takiej pozycji, to potem wszystkie ruchy, kiedy gdzieś ta noga musi być wyprostowana, czy mieć duży zakres ruchu, to Wam z czasem ginie i się zmniejsza. I niestety, ale osłabia Wasze skille we freestyle. Tak, i to jest jeden z wielu przykładów, bo mamy więcej mięśni na tych nogach. Mnóstwo tych mięśni jest i żeby je wymieniać, to no nie ma to większego sensu. Natomiast przykładowo, teraz przejdźmy może do samego know-how, czyli jak to robimy. Jeżeli przykładowo siedzicie dosyć długo, a to jest czasem nieuniknione, przychodzimy na trening, trzeba aktywować odpowiednie grupy mięśniowe, żeby ten zakres ruchu wrócił. Jeżeli on wróci, mamy na to około, jak badania mówią, 15 minut, żeby ten zakres ruchu utrwalić. Czyli dobrze jest się rolować tuż przed treningiem. Tak, tu możemy rozróżnić rolowanie. Pierwsze rolowanie mamy tak zwane aktywacyjne, czyli przygotowujące nas do treningu. Zaraz je sobie tutaj przećwiczymy. Je robimy szybko,
dynamicznie, aby aktywować dane grupy mięśniowe. Ale można też się rolować w ramach odnowy biologicznej, w ramach rozluźnienia. Regeneracji. Także po treningu. I to powoduje, że przykładowo po treningu, jeżeli machacie przykładowo w ten sposób, to te mięśnie się napinają. Jak się napinają, to się delikatnie skracają. A jak się skracają, to zakres ruchu jest mniejszy i gdybyście wiele, wiele, wiele razy robili dane ćwiczenie nie rozciągając się, to w pewnym momencie albo coś sobie zrobimy, albo na przykład naciągniemy jakiś mięsień, albo ten ruch przestanie być wykonywany, bo zakresy ruchu będą się zmniejszały do tego poziomu, że nie będę mógł zrobić tego ćwiczenia. Czyli po należy rozluźniać i to rozluźnianie jest już wolne, spokojne. A jeśli chodzi o same techniki rolowania, to zaraz do tego dojdziemy. No dobrze, no to tak podsumowując, przed treningiem skupiamy się na szybszych ruchach, jeśli chodzi o rolowanie, a po treningu albo w okresie, kiedy chcemy się zregenerować, kiedy chcemy doprowadzić nasze nogi do ładu, by nie czuć takich zmęczonych, spiętych nóg, no to stawiamy na takie powolne rolowanie, spokojne, relaksacyjne. Przed telewizorkiem. Tak, można ja często włączam filmy i wtedy się roluję. Często u sportowców jeszcze jest to na przykład dodatkowa jednostka treningowa. Przykładowo trenują 1-2 razy dziennie i wieczorem mają zadane na przykład pół godziny rolowania właśnie przed telewizorem czy przed komputerem, jak sobie coś tam oglądają. Tak, i to sprawi, że następnego dnia nie będziecie mieć takich ciężkich nóg. No i w sumie też w ten sposób przyspieszacie regenerację. Tak, przyspieszamy regenerację i unikamy jakichkolwiek niepożądanych urazów. No to teraz może przejdźmy do pokazania, jakie partie ciała najlepiej rolować, jeśli chodzi o freestyle football. Dobra, słuchajcie, skupimy się tutaj na największych grupach mięśniowych, głównie od pasa w dół. Jeżeli na przykład też w waszej dyscyplinie, z tego co wiem i widzę, jak Michał pokazuje, jest bardzo dużo ruchów gimnastycznych, gdzie pracujemy od pasa w górę, wtedy też można się skupić na tych ruchach. Natomiast zasada jest prosta, rolujemy te grupy mięśniowe, które po pierwsze najbardziej używamy na treningu, czyli te, które są najbardziej eksploatowane. Jak to stwierdzić? Te, które was najbardziej bolą po treningu, czyli tam do 2-3 dni. W moim przypadku to najczęściej są uda i czasami łydki od skakania. No i też taka moja analiza wystąpiła. Natomiast to nie jest też tak, że... I pośladki. No, także generalnie od pasa w dół sobie rolujemy, natomiast można też rolować inne grupy mięśniowe, bo przykładowo stres, czy jakieś tam duże zmęczenie, duże obciążenie emocjonalne też powoduje, że kumuluje się stres tutaj mniej więcej, czy w lędźwiach. Warto te mięśnie też tam, też rozluźnić. Natomiast, żeby podsumować, skupimy się tylko na mięśniach, które powinniście przygotować do treningu. Czyli najbardziej będziemy się skupiać na nogach, ale w momencie, kiedy gramy apera, czyli jest dużo takiego machania głową, to czasami na przykład ja czuję sztywność szyi. No to są do tego też takie specjalne orzeszki, o których powiemy. Mamy tutaj. Tak. Więc no o tym też wspomnimy, ale chyba najbardziej chcecie wiedzieć, jak po prostu doprowadzić swoje nogi do ładu, bo chyba to jest najważniejsze we freestyle'u. Mamy tutaj, jak widzicie, kolorowe, no, czarno-czerwone, ale różnorodny sprzęt do rolowania. Nasze specjalne narzędzia tortur. No i Michał przyniósł najprostsze, czyli rurka PCV, także będzie można też używać, jak najbardziej. Więc jak widzicie, nie tylko profesjonalny roller, ale również możecie się posługiwać czymś innym. Co do czego służy i jak używać, Darek? Słuchajcie, przede wszystkim tak, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z rolowaniem, to ten ból mięśni będzie bardzo duży, jak rolujecie. Czy to jest, co to oznacza? Oznacza to, że wasze mięśnie są pospinane. Jeżeli zaczynacie rolowanie, zaczynamy od docisku. Sami zaraz pokażemy na Michale, że wszystko zależy od tego, jak mocno dociśniesz swój mięsień. I teraz wyobraźmy sobie mięsień czworogłowy. Przykładowo, rolując mięsień czworogłowy, lecimy od góry do dołu. Nie rolujemy nigdy stawów, nie rolujemy miejsc tam, gdzie jest bardzo duże unerwienie, czyli pod kolanem i pod pachą. Tych miejsc unikamy, żeby nie uszkodzić nerwów. Tam jest duże skupisko nerwów, naczyń krwionośnych. Ich nie potrzebujemy rolować, żeby ich nie uszkodzić. Mamy różnego rodzaju przybory i sprzęt. Pierwszy, taki najpopularniejszy, to co Michał mówił, roller. Są różne. Michał ma rurę PCV, wersja hardcore. Ja mam taki troszeczkę wersję lżejszą, czyli miękką. Ja zaczynałem od takiej piankowej. Natomiast ja bym proponował kupić troszeczkę twardszy, dlatego że ten gąbczasty, jak już będzie za miękki, to niestety jest do wyrzucenia. Także lepiej zacząć od hardkorowych i przy pomocy mięśni troszeczkę się odciążać, nie naciskając tak mocno, żeby ten roller służył nam jak najdłużej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest tą, którą mamy, to są piłeczki do rolowania. One są różne. Tu są takie z wypustkami, tu są takie dosyć twarde. Jakbyś dostał ten Michał w głowę, to co, siniak budowany? Tak. No, jest bardzo twarda, słuchajcie, i ona jest tak jakby, to jest wyższy level. Punktowo tutaj robimy. Tak, wchodzimy punktowo, bardziej to boli.
I to jest tak jakby gdzieś tam kolejny poziom. Kolejną rzeczą, którą w rolowaniu też się używa, jest tak zwany orzeszek. Nie wiem, co ci to, Michał, przypomina? Orzeszek. Orzeszek, skończmy na tym, nie idźmy dalej. Na przykład właśnie tu Michał mówił o tym ruchu szyi. Właśnie idealnie wchodzi w to miejsce, gdzie to tutaj wchodzi kręgosłup i jak wiecie, układu kostnego, kości kręgosłupa nie rolujemy, ale wchodzimy w mięśnie przykręgosłupowe, do której jest trudno dotrzeć rollerem i jedną piłeczką, ale orzeszek już się do tego idealnie nadaje. Potem ostatnią rzeczą, o której chciałbym Wam napomnieć, jest tak zwana taśma Floas Band i jest to super sprawa, jeśli chodzi właśnie o tkanki miękkie. Ja tego jeszcze nie używam. Michał jeszcze tego nie używał. To nie jest taka nowość, bo to już jest wiele, wiele, wiele lat na rynku. Natomiast wielu z Was mogło tego nie używać i polega to na tym, że przykładowo zawiązujemy mięsień czworogłowy, napinamy tą gumę z siłą 70%, powodując duże niedokrwienie, na przykład mięśnia czworogłowego. Czekamy, aż nam tam noga ścierpnie, oby nie odpadła. Potem rozwiązujemy tą gumę i wykonujemy przykładowo 20-30 przysiadów. Na początku mamy duże niedokrwienie mięśnia, potem kiedy to rozwijamy i zaczynamy mocno ćwiczyć, wystrzał krwi i substancji odżywczych do mięśnia jest ogromny, przez co powięzie i mięśnie są super dokrwione i ich zakres ruchu się zwiększa. Są nawet takie testy robione często przed treningiem, że przykładowo robimy na przykład przysiad poprawny, sprawdzamy zakres ruchu, potem rolujemy grupy mięśniowe lub też używamy taśmę i po 10 minutach nagle ten przysiad jest o 20% lepszy. Tak? Także nie są to żadne czary mary, każdy z Was może to sprawdzić na sobie. No ciekawe. No to słuchajcie, teoria chyba już za nami. Teraz może pokażemy, jak się rolować, jak powinien się rolować każdy freestyler przed i po treningu. Dobra. Słuchajcie, zrobimy sobie 4 do 5 ćwiczeń z rolowania i zaczniemy sobie od mięśnia czworogłowego. Przechodzisz do podporu na przedramionach. Pamiętajcie, nie rolujemy sobie miednicy, tylko mięśni. Zaczniemy od rolowania można jedną lub dwie nogi. Michał zaczyna sobie od rolowania obu nóg, spróbuj. Mięsień rozluźniamy i lecimy powolutku przód, tył na przedramionach. I tutaj można w różny sposób, można skręcać nogi, także pięty łączą się do, o właśnie, tak jak Michał, na boki. Można próbować, że pięty się łączą, czyli bardziej. I to jest wersja najprostsza, gdzie nie mamy za bardzo wpływu na docisk. Teraz Michał nam pokaże wersję jednonóż, o właśnie. I teraz popatrzcie, ta druga noga, kolano może się podpierać. I lecimy. I powolutku. Mięsień czworogłowy można sobie podzielić na przykład na połówkę i wtedy możesz wracać. Będzie Wam troszkę łatwiej pracować na przedramionach, przykładowo 8 ruchów tam i z powrotem. I potem druga część mięśnia, czyli ta będąca troszkę wyżej. Tu raz, tu dwa. Ważne też, żeby starać się rozluźnić ten mięsień. Bo tak. Czasami jest taki odruch, że o Jezu, nie wolno go napinać. Słuchajcie, bo jeżeli go napinamy, to utrudniamy dojście do powięzi. I tu też jest ważne lędźwie, żeby nie wolno robić hiperlordozy, czyli się wyginać. Te lędźwie muszą być aktywowane. Trochę jak flak. Dokładnie. Delikatne dociśnięcie pępka do kręgosłupa. A teraz popatrzcie, to jest druga wersja. Trzecią wersją, jaką Michała dam mu challenge trudniejszy, kolano w górę. I ten docisk jest większy, ale nie napinaj czwórki. Super. I to jest cały ruch. Spróbuj sobie zrobić minutę jedna noga, minutę druga. Dobra, a jeśli chodzi o tempo, to przed treningiem to... Przed treningiem tempo szybkie, dynamiczne. Coś takiego. No może troszkę wolniej, ale jest ok. Natomiast po treningu wersja bardzo powolna, spokojna. I wracamy. Czujemy każdy milimetr mięśnia. Tak jest. Jeszcze mało tego, szukamy tak zwanych punktów spustowych. Punkty spustowe to jest to, co najbardziej boli. Czyli przykładowo, Michał, poszukaj sobie jakiegoś punktu spustowego. Szukaj. To najbardziej oprócz. I teraz popatrzcie, macie jeszcze inne techniki, to już takie kompletne dodatkowe. Teraz spróbuj napiąć mięsień czworogłowy i rozluźnić. Napiąć, czy boli mocniej? No. I rozluźnić, dobra. A teraz w tym punkcie zginasz nogę. O, jest odgłos i wracasz. I 5 razy, czyli szukając punkt spustowy, próbujemy bardziej do niego dotrzeć. Jest takie poczucie, jakbyśmy wchodzili w masło tak. Dokładnie, może nie w masło, a w skałę bym powiedział. Bo znaczy masło. Chodzi o to, że wiesz, tak... Masz takie masło twarde, jak bijesz palce, to po jakimś czasie tak ci wchodzą te palce. To tak coraz dokładniej. Ten punkt spustowy tak schodzi powoli. Właśnie. Poprzez rozluźnienie tego punktu spustowego, czyli tak nazwijmy go punktem problemowym, który nam stwarza troszeczkę problem i ograniczenia, właśnie zwiększamy swoją mobilność, dokrwienie tego miejsca i ryzyko kontuzji jest dużo mniejsze. Czyli to jest mięsień czworogłowy.
Drugim, czyli minuta prawa noga, minuta lewa. Drugim sposobem na rolerze będzie pasmo boczne. Czyli to, co właśnie Michał próbowałeś, obracamy się całkiem bokiem. Możemy sobie mięsień podzielić na dwie funkcje. I teraz tak, wyprostuj się całkiem w tułowiu. I teraz tak, tą nogę daj tutaj z przodu do mnie. O. I teraz na tej nodze się odciążasz. To jest wersja dla początkujących. Czyli tu się odciąża, tak żeby tutaj czuć. I teraz jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Skala dyskomfortu, jeżeli sobie wyobrazimy ból od 0 do 10, gdzie 10 to jest, nie wiem, wyrywanie zęba na maksa albo coś takiego. Albo poród. Rodziłeś kiedyś? Ja nie, ale Michał tak, także. To ma być skala 7, czyli mamy czuć, ale nie ma być to nie do wytrzymania, że nie ma być to zbyt duży ból. Co się dzieje, kiedy jest zbyt duży ból? Kiedy będziemy zbyt mocno dociskali, to nasz układ nerwowy potraktuje to raczej jako próba zrobienia krzywdy, i po tym rolowaniu będzie zaciskał mięśnie odruchowo, tak? A my musimy dać dojść do tego miejsca. Czyli skala bólu od 0 do 10, 7. 7, nie więcej. Też słyszałem o takiej jednym tipie, żeby starać się nie wykrzywiać na twarzy. Nie, masz się uśmiechać. Bo dajemy sobie informację do mózgu, że to jest ból też. To Kelly Starrett, jak tam sprawny jak lampa? Być sprawny jak lampa. Być sprawny jak lampa, dokładnie o tym samym opowiada. Byłem na żywo na jego szkoleniu. Właśnie mówi o tym, żeby się uśmiechać przy rolowaniu. Starać się rozluźnić przede wszystkim. Tak, i się rozluźnić, dlatego że też, że jest to bardziej on już podchodzi z punktu widzenia psychologicznego, czyli że także, żeby nasz organizm, nasza głowa kojarzyła rolowanie z czymś dobrym dla nas i z czymś pozytywnym. Lecimy, pasmo boczne, czyli tak jak mówiłem, możecie sobie podzielić to najpierw odciążenie. Tak. Jeżeli tu Michał, czujesz coś czy nie czujesz? No słabiej. Nie za dużo. Dobra, druga wersja, spróbujmy sobie tą nogę delikatnie unieść, tylko się lekko podpieramy, ale nie napinasz. I lecimy. Czuć coś? Znaczy akurat tu mam dobrze rozrolowane. Tu jest rozrolowane, natomiast pasmo boczne będzie najgorsze dla was. To jest najgorsza rzecz, jeśli chodzi o właśnie przykucz. I trzecia wersja, noga na nogę i podwijemy docisk. Tylko bioderko sobie wyprostuj. O, i na przedramieniu możemy sobie lekać. Tu już czuję na przykład. I tu już czujemy. I tu też uwaga, bo jeżeli czujemy, jeżeli przekroczymy tą skalę bólu, to wtedy mięsień się napina, tak? I rolujemy po napiętym mięśniu, co jest jeszcze bardziej bolesne. A mało efektywny. Albo tak tutaj na biodrze, nie? No albo też na biodrze, tak jak mówię, może się lekko przesunąć do przodu, lekko do tyłu, ale nie za dużo, bo jeżeli się za mocno przesuniemy do przodu, wchodzimy na czworogłowy. No i szukać miejsca bólowego, no. Tak. Po prostu starać się go rozluźnić. Czyli dwie techniki, albo jedziemy góra-dół, albo dzielimy mięsień na pół i 8 razy góra-dół w ten sposób. Albo znajdujemy punkt spustowy, tak jak to już tłumaczyłem przed chwilą, napinamy mięsień, rozluźniamy, albo jeszcze, ruch. O takim sposobie jeszcze słyszałem, w miejscu, gdzie boli. To jest miejsce, gdzie jest ból. Tak? To jest roller, a spróbujcie sobie teraz wejść piłeczką w to samo miejsce, no to jest hardcore, tak? Ale tego na razie nie będziemy następny level. Próbowali. Rolowanie numer 3 to jest mięsień brzuchaty łydki, czyli łydka. I teraz tak, najprostsza wersja, podpór na tym, kładziemy sobie od ścięgna Achillesa, to już zaczyna Michał od wersji najtrudniejszej, a my pokazujemy od najłatwiejszej. Podnosi pupę do góry, jedziemy do połowy albo całej i wracamy. To jest wersja najłatwiejsza, na sam początek dla was, tak? Można tak jak Michał jechać cały mięsień, ale to wymaga poruszania się troszeczkę rękami do przodu. Ja to robię w ten sposób, że robię pół ruchu, podnieś do góry, pół ruchu, wracam. Pamiętamy, podkolanowy, pół ruchu wracam i potem przesuwam się. Tutaj nie idziemy. Tutaj pod kolano nie idziemy. I mamy pół ruchu, pół ruchu. Jest coś takiego jak ścięgno Achillesa, często kontuzjowane mięśnie. To jest przyczep mięśnia brzuchatego łydki. Tutaj ono się łączy do kostki. Jest to ponoć najmocniejsze więzadło w naszym organizmie, na którym kiedyś, pamiętam, wykładowiec anatomii namówił, że można zawiesić malucha. To jest takie auto z przeszłości, może ktoś z was pamięta. I bardzo ważne jest, żeby rolować, bo niestety to więzadło się niestety zrywa, bo szczególnie tam, gdzie się skacze dynamicznie, u was to chyba jest bardzo... Tak, albo często przy triku Dimet, to nie wiem, to freestylerzy znają, to jest taki, o, taki zryw, wtedy się łapie piłkę. Właśnie. To tak. Często ja czuję swoje Achillesy przed nim. Wiele osób, które właśnie dużo skacze, dużo biega, no narzeka na bóle Achillesów, stąd też bardzo jest ważne. I podstawową metodą, zanim pójdziemy do rehabilitanta przy większych bólach, jest właśnie rolowanie tego mięśnia. Wersja druga. Jednonóż, nogę uginamy i odciążam się tą nogą, a tu dociskasz na tyle, ile się da. Jeżeli nie czuję bólu, myślę, że Michał nie czuje, bo jest rolowany. Wersja trzecia, nogę na nogę. I tu możecie też różnie sobie dawać nacisk. Ja osobiście na przykład mam problem z wyginaniem stopy w tę stronę, czyli do klipera. No. To ja w moim przypadku ja robię tak, takie rolowanie. Mięsień brzuchaty łydki ma dwie głowy, tak? Dwa brzuśce. Dokładnie tam jest trójgłowy, ale to już mniejsze z tym. Także szukać sobie miejsca, gdzie boli, gdzie ten.
No, ja najbardziej tu czuję, bo tutaj to już u mnie tak... Tak ło. Bez tego. No ale można gdzieś tam dociskać. To też jest ważne, jeśli chodzi o mobilność stawu skokowego. Tak, ale na przykład, jeżeli Michał już czuje, no to spróbować sobie na piłeczce. W ścięgno Achillesa jest ciężko wjechać, ale w samą łydkę już myślę, że jest bardzo ciężko. Tu jest czasem problem, bo się spada z tego, tak? Ale jest większy nacisk punktowy. Na przykład tutaj złapię i poruszam sobie nóżko. O, dokładnie. Albo to... tak można po prostu. Też można jak najbardziej, także... Dobra. I została nam rzecz ostatnia, czyli pośladek. Michał wspominał często o pośladku i tu mamy teraz tak. Albo rollerem chodzimy sobie w taki sposób, gdzie ten nacisk jest dosyć mały, albo na piłeczce. I cały mięsień pośladkowy wchodzimy. Także próbujemy. Myślę, że Michał już spróbuje sobie śmiało z piłką. Jeśli prawy pośladek, to lewa noga do góry. Tak jest, można tak też... Natomiast jeżeli ta pozycja byłaby dla Was już za trudna, bo tu Michał już jest, już się trochę kilka lat roluje. No już nie mam bólu dupy. No, można by tak powiedzieć, to dobrze. Ważne, żeby wielu Polaków nie miało w ogóle bólu dupy i życzyło wszystkim jak najlepiej. To można to spróbować z nogą tutaj i wtedy się odciążą. To jest wersja podstawowa. No tak? No tak. O właśnie. I tak jak będziecie zaczynali, to będzie cholernie bolało. Można poruszać. Tak. Kwestia zmiany pozycji. Kółka, jakbyście robili kombo, nie? Też. Dokładnie. O, to jest jeszcze najlepszy ruch, bo to jest najlepsza mobilizacja właśnie do waszego ruchu. No tutaj czuję. No, także... Albo właśnie jeszcze te biodro, co nie? Z przodu to może... Może. To już jest wtedy punktowe to wejście. To już jest masakra, nie? To biodrowo-lędźwiowy. Jeszcze piłeczkę można wykorzystać do stopy. No to jest konieczne, bo często macie przykurcze stopy i tu jest na tej samej zasadzie. Wystarczy albo rolować, albo tylko naciskać punktowo. Mega ważne, często mamy właśnie problemy z mięśniami stopy. Ponieważ chodzimy w butach. I chodzicie w butach, a chodzenie w butach niestety rozleniwia. Na sam początek może być to niezłym szokiem w ogóle przyłożenie stopy do tego, ale efektem końcowym to powinno być właśnie późne stawanie na tej piłce. Jest jeszcze coś takiego jak refleksoterapia, to jest to nauka, która mówi, że w stopie właśnie tu, gdzie masuje Michał, ma zakończenie wiele punktów nerwowych, które odpowiadają tak jakby za wątrobę, za serce, za różnego rodzaju inne rzeczy. I rzeczywiście są badania potwierdzające, że rozluźniając pewne punkty wpływamy na dobre funkcjonowanie, nie wiem, naszej wątroby, naszego serca, naszego samopoczucia. Także też dodatkowo jeszcze ma to super wpływ. I jeszcze dobrze jest wyrolować stopę przed treningiem, to wtedy potem czuję, że cała stopa jest stabilna. Na pewno, bo to tak jak mówisz, jest większe dokrwienie. I nie wiem, czy wspominałem na samym początku, ale właśnie te powięzi mają to do tego, że one odpowiadają za kontakt z układem nerwowym. Czyli to, co Michał powiedział, że on czuje, że lepiej się czuje jak skacząc, to jest właśnie to. Spowodował rozluźnienie i dokrwienie powięzi, przez co jest lepszy kontakt głowa ze stopą. A to jest u Was mega ważne, mega potrzebne, nie? Słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, jest właśnie ta taśma. Warto ją sobie zakupić, nie jest droga. Jest to tak zwany Floas Band i spróbujemy właśnie u Michała zrobić to na łydce. Michał, łyda do góry. Zobaczymy, jak tam jego będą odczucia. I uwaga, zawijam sobie to od dołu. To mój pierwszy raz. Spowodujemy, że napinam dosyć mocno. No, możesz być okej. Okay. Dobra. Nie ciśnie za mocno. Słuchajcie, Michałowi to zwiążę i ucieknę. W czasie podłączy mu się jedna noga. Dobra, stajesz do góry. Ale dziwnie. Mega dziwnie. I teraz słuchajcie, zadanie Michała jest spokojnie czekać, aż mu przestanie płynąć krew do nogi, żeby spowodować tak zwane niedokrwienie. To jest tak, jak często śpicie na ręce albo do nodze, budzicie się i właśnie to powodujemy, żeby było niedokrwienie. Kiedy poczujesz już ból i drętwienie, rozwijamy górę, dobra? Na początku będzie to czas bardzo krótki, kilkanaście sekund, potem docelowo nawet minuta, półtorej. Guma ma być naciągnięta na 70%, zawijamy od dołu do góry. Tego... Taki wyższy level rolowania, można powiedzieć? Wyższy level rolowania, zamiast rolowania jako wyższy level, myślę, że można. Jak jest? No nieprzyjemnie. Drętwieje czy nie? Tak, na 80%, żebyś mógł ruszać nogą. Potem jak odwiniemy, zadaniem Michała będzie zrobić szybkie ruchy dynamiczne, żeby jak najbardziej dostarczyć tam krew. Czyli wspięcia na jednej nodze z podparciem, 20 ruchów bardzo szybko. To jest pierwszy ruch, albo drugi ruch w siadzie prostym, zgina nogę 20 razy. Odwiązujemy? Tak, tak. Ja bym go jeszcze przytrzymał chwilę, jak myślicie? Dobra, idziemy, uwaga, mogę... Ale teraz ciepło się robi. Często stosuje się to w przypadku kontuzji urazów, nad kolanem, pod kolanem, żeby dokwić staw. I teraz szybciutko 20 ruchów,
My to zastosowaliśmy na mięsień, natomiast można spowodować... Ale teraz czuję, że sprawniejszą mam tę prawą stronę, bo jak pokazywaliśmy, to w ogóle wszystko robiłem na prawą stronę, nic nie rolowałem teraz lewej. No widzicie, nawet w odczuciach już to się zgadza, także sami widzicie, jaki to ogromny efekt musi sprawić. Ja na przykład robię te tatwy na ilość, wy możecie robić matwy, to tam podskoki przy szybkich kontaktach, to jakoś czuję to lepiej tą prawą stronę, nie? No, widzicie, już jest sam przykład, jeżeli on, Michał, mówi, że to czuje, a to są tam jakieś mikropomoc, która potem właśnie w wykonywaniu ruchu we freestyle decyduje, że to zrobiłem lub nie zrobiłem, ale to jest mega istotne. I podsumowując na sam koniec, jeżeli już się porolowaliście, trzeba, tak jak pamiętacie, zachować ten zakres ruchu, czyli zrobić tak zwaną mobilność i ćwiczenia rozgrzewkowe, czyli teraz po tym momencie powinniście zrobić rozgrzewkę, potem po mobilności jest pobudzenie, czyli typowo do freestyle'u jakieś takie ćwiczenia już pobudzające, żeby się pobudzające, czyli jakieś, nie wiem, triki takie tak, proste. Podstawowe triki. Właśnie. Potem... Przechodząc do coraz szybszych, aż do skomplikowanych, takich, że spowoduje zmęczenie i zadyszkę i wtedy jesteś. Czyli w naszym przypadku basic'i na ilość. To dokładnie. Freestyle'erzy dokładnie. Wiedzą. Ale bardzo szybko, żeby to było na początku wolno, ale potem bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tak. Potem dodajemy na przykład jakiś trudniejszy trik do komba, potem jeszcze trudniejszy do komba. Tak. I już lecimy. To ma być 3-4-5 minut, szybka, dynamiczna. I jesteście gotowi do treningu, to jest tak zwane pobudzenie. To jest bardzo ważne, bo rozgrzaliśmy, wprowadziliśmy mobilność, czyli wszystkie wykroki, jakieś takie ćwiczelność, tak jak mówię, no to już jest dosyć długi temat na kolejny odcinek. I potem pobudzenie i no, jesteście gotowi w 100% przygotowani do wykonywania trików i poprawną rozgrzewkę mamy za sobą. No i słuchajcie, i po ciężkim treningu najlepiej pod wieczór albo ewentualnie też bezpośrednio po treningu swobodne rolowanie, powolne, wszystko to, co pokazywaliśmy tutaj. No i no, tym oto sposobem unikniecie kontuzji i być może też usprawnicie się w swoich kombinacjach. Na pewno, nie być może, tylko na pewno. Z całą pewnością świat nauki mówi jednoznacznie, także tylko stosować i się rolować. Bez przesady, traktujemy to jako pomoc do treningu, a nie jako część. Tak, żebyście się nie przerolowali. Tak, żebyście się nie przerolowali, bo pamiętajcie, że zbyt rozluźnione tkany też nie są sprawne, tak? Bo wtedy ruchomość stawu jest za duża. Michał pokaże teraz swoją rurę jeszcze PCV. Tak, to jest moja rura PCV. W Leroy Merlin możecie kupić coś takiego za, nie wiem, 10 zł. Dokładnie. Ale jeśli chcecie zaawansowany jakiś tam wałek, no dla początkujących taki wałek będzie naprawdę w porządku. Jak ja pierwszy raz kupowałem wałek, to pamiętam, że ze 100 kosztował, teraz są już dużo tańsze. Dużo tańsze są, myślę, że do 50 zł pewnie można kupić. A słuchajcie, same piłeczki kosztują w granicach 20 zł, taśma, Floas Band też w granicach myślę, że 20 zł. A jak... Przedawane jest to w pakietach, także myślę, że za 100 można całkiem... Piłeczkę wpisujecie, piłka do lacrosse. Tak. Wałek to po prostu wałek lub roller. Uwierzcie mi, jedna wizyta u rehabilitanta kosztuje 100 do 150 zł, nawet do 200 w zależności od miasta, a ten to was może, to może być waszą najlepszą inwestycją i sposobem na oszczędzenie troszeczkę kasy. No i słuchajcie, tutaj pokazaliśmy głównie wszystkie rolowania od pasa w dół. Jeśli chodzi o rolowanie pleców, szyi i tak dalej, znajdziecie to na pewno w internecie, ale to się robi no, mniej więcej tą samą techniką i mniej więcej o to samo chodzi. Ważne, żebyście kręgosłupa nie rolowali ani żadnych stawów. Tak jest, stawów nie rolujemy. Można szyję też rozluźnić po aperze, bo wiecie, dokładnie. Te rolery to... No i to by było na tyle. Bardzo merytoryczny materiał. Dziękuję ci, Darku. Cała przyjemność po mojej stronie. Kurczę, to... Mam nadzieję, że wam pomogę. Kupa wiedzy. Wiem, że długo się zbierałem do tego odcinka, ale myślę, że było warto, że tak długo czekaliście. Słuchajcie, Darek jest moim mentorem od czasów, jak jeszcze byłem piłkarzem. Takim młodym knypkiem, więc... Spotkałem Michała, jak miał 12 lat i był na obozie piłkarskim ze mną. Ja byłem trenerem, także ogromna przyjemność, że Michał w ten sposób, w tą stronę poszedł i tak się rozwinął i... Śledzę jego umiejętności. Więc prowadzi moje życie sportowe niemal od początku. Jeśli chcecie więcej merytorycznej wiedzy z zakresu treningu motorycznego, to Darek rozpoczyna ze swoim nowym kanałem. Tak, słuchajcie, zajawiłem się przed 5 latami biegami z przeszkodami, takimi jak Ranmagedon i różnego rodzaju innymi. Może na Polsacie oglądaliście Ninja Warrior Polska. Właśnie jesteśmy na takiej sali, jeden challenge mieliśmy z Michałem, także będziecie mogli go zobaczyć. Właśnie, no. Jak chcecie, zapraszam do subskrybowania, do oglądania. Tu też jest bardzo wiele wiedzy odnośnie treningu motorycznego. No i co, zapraszam. No i słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie rolowania, piszcie w komentarzach, to postaramy się wkrótce, może w jakimś następnym materiale odpowiedzieć na te pytania. No i nie pozostaje mi nic innego, niż po prostu powiedzieć wam, pamiętajcie, po prostu trenujcie i...
tyle. Dziękujemy. Dzięki. Trzymajcie się. Hej. Eldo.